To kitowiec. Czy kitowiec? I o co chodzi? Kitowiec? Kitowiec to osoba, która czynnie bierze udział w sporcie, tak? Sport nieodłączną częścią jego życia. Rozumiem. I wy takimi ludźmi jesteście? Jesteście fitowcami? Jesteśmy 100% fitowcami. Ale tu jeszcze trzeba wspomnieć tak, że wiesz, sport sportem, ale cała ta otoczka, tak? No właśnie, bo o co chodzi? Ja na przykład, państwo o tym nie wiecie, Ula o tym wie, bo dostałem od was wlepę właśnie waszej inicjatywy, mam ją na laptopie, widziałaś? Mhm. No właśnie, o co chodzi, tak? No bo Ula nie miała przyjemności, nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie pochwalić się. Chciałam zrobić niespodziankę. I państwo, i ja nie wiem, więc... O co chodzi? Najprościej rzecz ujmując, chcemy zarazić ludzi zdrowym trybem życia, tak? Żeby ruszyć tyłek sprzed telewizora, czy sprzed komputera, czy w ogóle wyjść po prostu na dwór zamiast siedzieć w pomieszczeniach, zacząć się ruszać. I oprócz tego zacząć myśleć po prostu o tym, czym się odżywiamy i w jaki sposób żyjemy, tak? Bo często ludzie żyją bardzo niehigienicznie. Też. No i to prędzej czy później też wyjdzie. Tak? Także to ogólnie najprościej rzecz ujmując chodzi Chcecie. O zarażenie zdrowym trybem życia. Bo pamiętacie swoje dzieciństwo, tak? No jasne, to nie było tak dawno. U ciebie to jeszcze trwało, trochę było, tak? Już trochę lat minęło. I jak wyglądało? Lato, siedziałaś w domu przed komputerem? Nie, po prostu na podwórko, piłka, bieganie, rowery, wszystko. Rowery u mnie głównie. Teraz młodzież co robi? Nic normalnie. Nie, no też piłka, rowery, tylko tak, że wiesz, pad, konsola. Właśnie, chyba na PlayStation. No to chodzi. Nam też chodzi o to, żeby zarazić ludzi normalnie sportem na całe życie. Zaczynam coś robić, super, kurde, będę to robił codziennie. Codziennie ja, jak i Kamil, codziennie coś ze sobą robimy. Bieganie, pływanie, skakanie. Cały czas jest coś, tak? Jesteśmy w ruchu i właśnie tym chcemy ludzi zarazić. Ktoś, taka osoba przyjdzie do nas, tak? No proszę pana, ja nie wiem, co ze sobą chcę zrobić, tak? Nie lubię biegać, no siłownia też, tak sobie. Tak, szukamy alternatywnego wyjścia. Dobieramy dietę, trzeba zjeść to, zrzuci się trochę kilogramów tu i ówdzie, tak? Nie ale to chyba biegać? Kosztuje, co? Chodźmy na basen. To chyba kosztuje. Bieganie oczywiście nie kosztuje, no ale oczywiście, idziesz na basen, musisz kupić karnet. Musisz kupić buty na przykład do biegania. A niektórzy nie, mają, nie? Ale... Moim zdaniem absolutnie to zależy od właśnie od podejścia, tak? Bo jesteśmy w stanie zrobić trening na przykład z własnym obciążeniem ciała, możemy iść pobiegać, możemy stosować dietę albo odpowiednio się odżywiać naprawdę nie wykorzystując jakichś wielkich środków na to, tak? Dokładnie. Da się zrobić wszystko, no i między innymi jesteśmy też od tego, żeby tym ludziom wskazać te sposoby, tak? Czyli wy jesteście trenerami na tej stronie, to już się wszystko rozwiązało. Takimi doradcami też, nie? Absolutnie. Przewodnikami. I formalnie, i na stronie też. Tak, jesteśmy trenerami. Dwóch trenerów, jedna pasja, co można zauważyć na naszych koszulkach. Tak, jeszcze możesz to wyżej przeczytać też, tak? Tak, keep on moving safely. Zdrowy lifestyle. Dwóch trenerów, jedna pasja. Jeszcze powiedzcie, gdzie można kupić takie koszulki. To znaczy, myślę, że za jakiś czas będą dostępne u nas na stronie, tak? Ja chciałem, drodzy państwo, jedną wydębić od kolegów, ale dowiedziałem się, że są tylko damskie. No ale z drugiej strony, jak patrzę na męską, ja która jest taka szeroka, ja myślę, że w twoją damską bym się zmieścił. Nie, byś się nie zmieścił, naprawdę jest malutka. Ula. No to ty się zmieściłaś? No, musiałeś porozcinać gdzieś chyba po bokach. Schudłam ostatnio, daj mi spokój. Tak, bo Ula zaczęła czynnie uprawiać biking, z tego co słyszałem. Uprawiasz biking, ale takim uprawia biking, że stwierdziła, że tutaj na mangalie do nas nie podjedzie, bo będzie musiała podjechać pod górę i co wtedy? Słuchajcie, ale takich nazw używa się, że myślę, że ja musiałam się chwilę zastanowić, o czym wy mówicie. Jesteś blondynką. Jestem blondynką, mogę. Ale jeżeli bystrą, chodzi... Bystrą, tak? I jeszcze tylko przypominam, że nie tylko ja tutaj jestem blondynką bądź blondynem. Ale ja nie wiem, czy jestem, bo nie widzę. No, Patryk, nie, to nie ma. Drodzy państwo, to zaraz. Dobra, czy to jest istotne? Nieważne. Nieważne. Czyli właśnie a propos uprawiania sportu. Nie, uprawiania sportów. Też nie rozumiem. Ty tego nie robisz, ale... Jak to nie? Nie uprawiasz sportu. Nie? Dobra, skończę ten temat. Ale jeżeli chodzi o uprawianie sportu w takim trybie życia... Ja nie jeżdżę tym rowerem na co dzień, bo nie mam czasu i właśnie teraz. Czy wy nie macie z tym problemu? Znajdujecie ten czas? To znaczy ja już bym może zaczął od tego, że ty nie chcesz mi na to czasu, wiesz? Dokładnie. Nieprawda! Tak, bo ty na siłę powinnaś wsiąść na ten rower na przykład rano, w momencie, kiedy już jest ciepło na dworze i dojechać do tej pracy. Oczywiście, że tak. Albo nawet podjechać do sklepu, tak, na rowerze, zamiast... Ale mam blisko sklep, wiesz? No to masz krótką pojazd, naokoło do sklepu. Naokoło do sklepu, dokładnie. Odpalasz sobie w smartfonie aplikację, która ci liczy kilometry, i jedziesz 300 metrów do sklepu, i później już, wiesz, po miesiącu ona ci sumuje i na przykład masz 10 km. Wow, w miesiąc 10 km. W miesiąc 10 km rowerem. Jak najdalej, przypinasz rower i biegniesz do sklepu, nie? Co?
Później ze sklepu biegniesz do roweru. Ale to jest bez sensu. I robimy takie. Słuchajcie, nie, ale ja uważam to za bez sens. Ale i w momencie, kiedy do punktu ludzie... wyjścia, czy chcemy trenować, dokładnie. Czy doszukujemy się tego, że nie chcemy. No mamy tutaj przykład właśnie osoby, z którą mogą być problemy, tak? Ale to myślę, że kilka rozmów zdaliby się sobie. Przestańcie się skupić na mnie. Jak rok temu miałem 35 km, mieszkam na przedmieściach do pracy, wsiadałem na szosę i jechałem w jedną stronę 35 km i to nie było tak, że to była droga przez mękę, że miałem dwa udary, zawał, zadyszkę. Autobusowych chyba, przez Wisłę. Nie, ale to jest, wiesz, jak jedziesz swoim tempem, tak, którego nikt ci nie narzuca i jedziesz, żeby się nie męczyć, to, to nie jest tak, że musisz przejechać na przykład 40 minut, tak, jakiś odcinek. To zależy właśnie, jaki sobie cel postawisz, tak? Czy no tak, to w sumie tak, to zwracam honor, rzeczywiście, czy jedziemy rekreacyjnie, czy nie. Dokładnie. Bo rekreacja i sport rekreacyjny, tak, to są jednak dwie różne rzeczy, bo rekreacją może być pojechanie sobie na Mazury i żeglowanie, tak? I no tak. Wówczas z twoim ciałem dzieje się nic. I może być też sport rekreacyjny, gdzie sobie zmieniasz obciążenia, tak? Dzisiaj przebiegnę, dajmy na to, kilometr, jutro przebiegnę 2 kilometry. To raczej mówię bardzo niepoprawnie, bo to powinien być, powinna być chwila przerwy. Mhm. No i to właśnie od celu, jaki chcesz. My chcemy zarazić ludzi, pokazać, że można, aczkolwiek nie zmuszać nikogo do tego. Dobra, w takim razie mówcie teraz dokładnie, o co chodzi z tą waszą stroną, na czym to polega, jak wy współpracujecie ze sobą, są jakieś kłótnie, bo słyszałam, że są. Takie małe spięcia. Sprzeczki, bardziej od strony merytorycznej. Merytoryczny? Może stylistycznej. Merytorycznej to mi się zgodzi, tak? No bo dwa inne światy się pojawiają. I... Ale słuchajcie, nawet teraz się trochę tak sprzeczacie ze sobą. To trochę jak ja z Michałem. Ale to też niekiedy jest bardzo zdrowe, tak? Nam za to płacą, żebyśmy się sprzeczali. Taka wzajemna trochę rywalizacja, to wychodzi tylko na dobre, tak? Konkurencja no, musi... No sam sport, tak? Ma to do siebie, że większość sportów opiera się na rywalizacji, tak? Czy mniejszy, czy większy. I u was, ale wy prowadzicie jeden biznes, wy nie możecie się ścigać w tym, kto będzie lepszy. To absolutnie nie jest ściganie, to jest się motywują. Tylko... Motywujecie się w ten sposób? To zależy, tak? Tak? Ty motywujecie to, co mówisz czasami, czy nie bardzo? Tak, tak, mi się śniło. Dobra, powiedzcie mi teraz, jak to wygląda, jeżeli ktoś do was się zgłasza z jakimś problemem, tak? Chce, żebyście jeden z was, bądź obaj, tak, pomogli... Często. Odzywają się często. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, często. Zagłuszyłam trochę odpowiedź. Tak. Często zgłaszają się do nas goście, najlepsza odpowiedź. Którzy polubili naszą stronę, bo można znaleźć na naszej stronie wszystko. Można znaleźć treningi różnych sportów, o których mówiliśmy. Tak. Można znaleźć przepisy na super dania, które są zdrowe, niskokaloryczne, niedrogie. Czyli dieta w to jeszcze wchodzi, tak, o diecie nie rozmawialiśmy. Może się wtrącę, wczoraj właśnie jeszcze, tak, pani wczoraj napisała a propos łososia na szparagach. Absolutnie, akurat tutaj Patryk to przyrządzał, rozpisał pani dokładnie ten przepis. Także i od treningu, i od przepisów na właśnie na jakieś danie jesteśmy równi. Dzisiaj pani pewnie powiedziała, że napisze nam relację z tego, jak jej wyszło. Tak, relację. Mam nadzieję, że już napisała. Relację z kuchni, a inna pani ma nam zdawać regularnie relacje z tego, po prostu co ze sobą robi, tak? Bo jakiś tam od nas przepis na siebie dostała. Aha. I ma regularnie właśnie mówić o tym, jakie robi postępy, czy ich nie robi. Z czym ma problemy. Można się do was zgłosić? Możecie poprowadzić jakieś treningi dla osób indywidualnych? Tak, myślę, że osoba, która byłaby zainteresowana takim kontaktem już face to face, byłaby usatysfakcjonowana, tak? W dodatku, że macie tyle do zaoferowania, tak? Wy się znacie na wielu dziedzinach sportu. To nie jest coś typu, idziemy tylko na siłownię, albo idziemy tylko na basen. Wy naprawdę macie dużą wiedzę na ten temat. Nie chcemy tylko ograniczać się do jednego, że idziemy tylko na siłownię, aczkolwiek jeżeli taka osoba by chciała chodzić tylko i wyłącznie na siłownię, nie ma z tym problemu. Aczkolwiek będziemy zarażać czymś innym. Żeby nie popaść w rutynę. Tak? Jasne. I dieta do tego dochodzi. No, oczywiście dieta jest nieodłączną, czymś nieodłącznym. Jasne. A panowie, jak to wygląda, że tak powiem, w praktyce? Bo czy to jest, jeżeli chodzi o tą waszą inicjatywę, czy to jest forma, nie wiem, wolontariatu? Czy zarobkowa? Właśnie. Czy macie z tego jakiś profit? Bo no, czysto teoretycznie. To tak? Miał być fan na początku, ja się a potem biznes? Jak odzywam to wygląda? I mówię, tak, panowie, no mam 30 kilo niedowagi. Zróbcie coś z tym, bo projekt plaża mi się zaraz zaczyna i nie wiem, co mam ze sobą zrobić, bo jak stoi przed nim, to mnie nie widać. Albo już się zaczął. Jeżeli taka osoba chciałaby z nami korespondować na przykład na poziomie strony i korzystać z naszych rad, być może poradzi sobie tylko dzięki właśnie tym radom, tak? Ale jeżeli taki człowiek wolałby już ten kontakt fizyczny, co nie ukrywamy, jest to... Motywujący nawet, to jest taka rzecz, która jedna z ważniejszych, tak? Ten kontakt fizyczny nie zastąpi tego czytania strony, aczkolwiek to też jest świetne i też można dzięki temu dużo zyskać.
to na pewno byśmy pomogli, tak? Mhm. Dobra, powiedzcie, gdzie was można znaleźć? Znaleźć nas można na stronie Keep on Moving, Stay Fit na Facebooku. Jest to profil facebookowy, tak. Wpisujemy sobie wyszukiwarkę i od razu wyskakuje nasza strona. Czarne logo pisane kredą na tablicy. Wygląda właśnie, dokładnie tak samo jak koszulka. Kto tak napisał? Kto tak ładnie napisał takie logo? Tak, jest to pismo dysgrafika. Może jeszcze nieznanego, ale będzie artystą w przyszłości, myślę. Tak. Nie, no, czyli do mnie, twoje, tak? Czyli twoje. Do mnie. Powstało bardzo, bardzo szybko. Szybko powstało. Ale chwytliwe. Słucham? Chwytliwe. Nie, fajnie wygląda. A kto myślał nad nazwą? Nazwa wspólnie, to, aczkolwiek ja się... Nie, tu bardziej Patryk, bo... Ale nazwa jest świetna, jest przede wszystkim bardzo prosta i bardzo wymowna. Nie jest jakaś super wyszukana i nie jest też jakaś taka płytka. Ostatnio spotkaliśmy się z takim czymś, że jednak ludzie narzekali trochę na to, że jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, aczkolwiek używamy obcego języka, tak? Tak, ale włączają kanał muzyczny i słuchają muzyki po angielsku i już tam tańczą, więc to nie popadają z tego. Też chodzi o to, że nie chcemy się ograniczać tylko i wyłącznie do Polski, tak? W Polsce każdy praktycznie zna angielski, tak? Pokolenie, nasze pokolenie... No tak, 89 plus, oczywiście. No. Więc nie ma z tym problemu. Jak ktoś bardzo chce, możemy tłumaczyć wszystko, tak? Tłumaczymy wiele tekstów ze stron z Wielkiej Brytanii, z USA, tak? Bo jednak publikacje... Dobra. Zachodu to dużo lepiej. Dobra, czyli my wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Keep on Moving, Stay... Dobra.